Buongiorno bella gente! Dzisiaj zabiorę Was z gondolami do pięknej Wenecji. Dlaczego? Bo dzisiaj będziemy robić fegato alla veneziana, czyli wątróbka po wenecku. Dania jest naprawdę bardzo prosta i zaczynamy od cipolla. Polacy wiem, uwielbiacie cebulę, ale niestety zapomnieliście o wątrobę, co? Obieram cipolla, czyli cebula. I kroję takie pióreczki. Używam dwie białe cebule. No i to już gotowe. Teraz czas na oliwę z oliwek extravergine. Do różanej patelni dodam 2 łyżki oliwa. Zaczynamy zmazić cebulę. Cebula zmazimy tak około 2-3 minuty. No już jak widać, cebula już ma piękny brązowy kolor i teraz jest czas na biały wino. Dodałem około 100 do 150 ml i czekam, że paruje. Już wino parowało, to więc czas dodać kilka liści salwia. Salwia da taki aromat niesamowity do tej potrawy. I to już jest czas na wątrobę. Mamy taki wątroba cielęca, około 250 do 300 gramów i dodamy do patelni. To już możemy dać z drugiej strony. To teraz jest czas na odrobina mielone świeże pieprzu i odrobina sól. Wątróbka potrzebuje naprawdę krótki czas zmarzenia na patelnię, bo inaczej będzie bardzo twarde. No to już nasza wątróbka jest gotowa. Praktycznie czuję się jak w Wenecji. Nie bójcie się wątróbka, bo jest naprawdę prosta i tania potrawa. Smacznego.